Chciałbym z wami, kochani, podzielić się historią, bo wiecie, koncert koncertem, ale jestem w tym miejscu z pewnego bardzo ważnego powodu i wcale nie jest to koncert, znaczy też jest to koncert pośrednio, ale jestem tutaj przed wami dlatego, że w tym miejscu postawił mnie Bóg, posłał mnie po to, po co mnie posłał, dał mi talenty takie, jakie mi dał i posłał mnie po to, żebym mógł się z wami podzielić tym, żebyście i wy mogli podobnych rzeczy doświadczyć w waszym życiu. Ja pewnie tak jak większość z was wychowywałem się w rodzinie wierzącej. Moi rodzice byli wierzący, chodziliśmy do kościoła, jak byliśmy młodsi. Byłem ochrzczony, przyjąłem komunię, miałem bierzmowanie, ale im byłem starszy, tym bardziej wiara była dla mnie czymś takim, do czego nie przywiązywałem większej wagi i jak przestaliśmy chodzić za dzieciaka z rodzicami do kościoła i w niedzielę mi się nie chciało pójść, to nie szedłem, bo po co? Wieczorem, jak mi się nie chciało pomodlić, to tylko sobie zrobiłem znak krzyża na leżąco, bo przecież Pan Jezus się na mnie nie obrazi. A religia w szkole była dla mnie lekcją, na której mogłem położyć rękę na ławkę, głowę na rękę i przespać 45 minut, żeby nabrać sił przed jakąś matematyką, fizyką czy inną lekcją. Ktoś z was miał może podobnie? Zdarzało się tak, co? Religia to zawsze było leżakowanie. I niespodziewanie, na jednej z takich religii, u mnie w liceum, przyszedł pewien mężczyzna, który mówił swoje świadectwo i opowiadał, że pracował jako marynarz i prowadził życie typowego marynarza, czyli wsiadał na statek, wypływał w rejs i przybijał do portu w jakimś innym kraju i tam żył w totalnym grzechu. Tam były imprezy, używki, zdradzał żonę i opowiadał, że któregoś razu dostał natchnienie od Boga, żeby nie wsiadać na najbliższy statek, którym miał wypłynąć w rejs, no i nie wsiadł na ten statek i ten statek zatonął. I on po tej sytuacji się nawrócił, no i opowiada to na tej mojej religii w liceum. Ja tak w ostatniej ławce sobie śpię, jednym uchem mi to wpada, drugim wypada. No i nic więcej jakoś z tej lekcji nie wyniosłem, poza jednym. Ten mężczyzna rozdawał Pismo Święte Nowego Testamentu, każdemu, za darmo. No i podchodzi do mnie do tej ostatniej ławki, ja tam sobie śpię w tej ostatniej ławce, on mi podsuwa pod nos to Pismo Święte, ja tam się przebudzam, mówię dzięki mordo i dalej spać, nie? Ale jak wyszedłem z tej lekcji, to sobie pomyślałem, no dobra, skoro już mi podsunął to Pismo Święte pod nos, to może zobaczę, co tam jest ciekawego, zacznę czytać, nawet z ciekawości, żeby zobaczyć, czy ten cały Bóg, o którym tyle opowiadają, to jest faktycznie to, co jest napisane w tym Piśmie Świętym. No i odkładałem to w czasie, bo matura, bo trzeba się uczyć, bo nie ma czasu. Miałem mnóstwo ciekawszych rzeczy niż czytanie Pisma Świętego, ale faktycznie po maturze wziąłem to Pismo Święte, zacząłem je czytać i to był w moim życiu pierwszy krok w kierunku świadomego poszukiwania Pana Boga. I wiecie, Pan Bóg ma to do siebie, że jak zaczynamy Go szczerze i świadomie szukać, to dosyć szybko daje nam się znaleźć. I miałem taką sytuację, że chwilę później grałem koncert u siebie w Gdańsku i przed klubem siedziało paru moich znajomych z paroma osobami, których nie znałem. Podszedłem, przywitałem się ze wszystkimi i usłyszałem, że jeden z chłopaków, którzy tam byli, bardzo dużo mówi o Panu Bogu. A że ja czytałem to Pismo Święte i miałem w sobie chęć szukania Pana Boga, to zacząłem mu zadawać pytania, rozmawiać z nim i wyszło tak, że cały tamten wieczór z może 40-minutową przerwą na moje wyjście na scenę przegadałem z nim o Bogu, zadawałem mu mnóstwo pytań odnośnie Biblii, czemu tu jest tak napisane, czemu tu jest tak. On mi odpowiadał na wszystko i opowiedział mi historię swojego życia i opowiadał mi tak niesamowite historie, jak Bóg wyciągnął go z problemów zdrowotnych, finansowych, psychicznych, rodzinnych, osobistych, zawodowych. Opowiadał mi historię na przykład tego typu, że hodował swoje drzewko marihuany i sprzedawał to i Bóg powiedział do niego, żeby to zniszczył i przestał się tym zajmować. I on powiedział, okej, ale najpierw sprzedam tego tyle, żeby spłacić wszystkie swoje długi. A Bóg do niego powiedział, nie, zrób to teraz. I on się posłuchał, zniszczył to, przestał się tym zajmować i chwilę później dostał taką pracę, w której miał takie wypłaty i takie napiwki, że bez problemu pospłacał wszystkie swoje długi. I opowiedział mi szereg takich historii i jak wysłuchałem jego świadectwo, pomyślałem sobie, wow, ja też chcę tego doświadczyć. Też chcę doświadczyć Pana Boga, który będzie w taki sposób działał w moim życiu, że będę mógł przyjść do Niego z moimi problemami i będzie miał realny wpływ na moje życie. Następnego dnia poszedłem do kościoła wyspowiadać się i pierwszy raz na spowiedzi powiedziałem Bogu wszystkie grzechy, które dotychczas zatajałem i od tamtej pory zacząłem jeszcze dokładniej czytać Pismo Święte, chodzić na Eucharystię nawet codziennie. I wtedy chwilę później miałem pierwszy taki realny przykład na działanie Pana Boga w moim życiu. Moja mama w tamtym okresie chodziła do takiej swojej koleżanki masażystki, regularnie co tydzień i na jednym z takich masaży ta masażystka wyczuła na piersi mojej mamy jakiegoś guza. Mama powiedziała nam o tym jakiś tydzień przed badaniem, które miało zdiagnozować, co to jest.
No i stwierdziłem, że oddam to w ręce Boga. I przez ten tydzień codziennie odmawiałem różaniec w intencji mojej mamy. I 3 dni przed tym badaniem w środku różańca naszedł mi jakiś taki dziwny spokój, że zacząłem go odmawiać nerwowo ściskając paciorki w obu rękach, a skończyłem go odmawiać z uśmiechem na twarzy. I jak skończyłem modlitwę, otworzyłem Pismo Święte i akurat byłem na fragmencie, jak świętemu Pawłowi objawił się anioł i powiedział, że nie musi się niczym martwić, że jego modlitwy zostały wysłuchane. No i minęły te 3 dni, mama poszła na badanie i lekarze zdiagnozowali, że to jest torbiel, czyli teoretycznie był niezłośliwy, ale był patologiczny, bo był duży, więc miał być usuwany na kilka zabiegów, z których nie było wiadomo, czy wszystkie się powiodą. To stwierdziłem, że będę kontynuował modlitwę na różańcu w intencji mojej mamy. I jak mama poszła na pierwszy zabieg usuwania tego guza, to cudem został usunięty w całości, nie było żadnych powikłań i moja mama była zdrowa. Później moje życie wyglądało jak high life. Pan Jezus powiedział: proście o cokolwiek w imię moje, a będzie wam dane.